Hej, hej, kochani, dzisiaj przychodzę z vlogiem. Mam już dzisiaj wysprzątane, Lenka jest w szkole. Ja jeszcze nie wyglądam wyjściowo, bo właśnie się szykuję, to znaczy robię sobie makijaż, bo jadę dzisiaj do Tarnowa, planuję wstąpić, to znaczy tak, planuję, nie planuję. Mam zamiar wybrać się do Rossmana i do Hebe. Po nic szczególnego, popatrzeć, może coś pomacać. Właśnie chciałam zobaczyć te szminki Lovely, te Kylips i chciałam jeszcze popatrzeć sobie po prostu na jakieś inne kosmetyki. Nie planuję nic za bardzo kupić. Słuchajcie, miałam nagrać, kurde, ten filmik właśnie, co polecam kupić w Rossmanie na tej promocji. Niestety mi się nie udało, bo się nie wyrobiłam po prostu czasowo. Także... Ale przepraszam Was z góry za to, no ale mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Dużo takich filmików jest na YouTubie, więc... Na pewno jak szukałyście czegoś konkretnego, czegoś fajnego, co warto kupić, to właśnie tam poszperałyście gdzieś po internetach i na pewno coś fajnego znalazłyście. Także dobra, kochane dziewczyny, chłopaki, ja się wymaluję, zrobię sobie jakiś szybki, lekki makijaż i najwyżej do Was się już później odezwę. Podkładów nie kupuję, bo wczoraj robiłam sobie porządki w toaletce i mam naprawdę dosyć spory zapas podkładów. Nic nowego nie kupuję, nic nowego nie potrzebuję. Jedyne, co by mi się przydało, to może jakiś puder transparentny. Właśnie, jakiś jasny, transparentny puder, który pewnie sobie kupię. Dobra, także ja się maluję, mam tutaj poranną kawkę, włączyłam sobie radio, poranną kawkę, dobrze powiedziałam. Wymaluję się i odezwę się do Was za chwilę, jak już będę wyszykowana. No i dzisiaj chciałam nagrać właśnie jakiegoś vloga, myślę, że nawet z Tarnowa coś mi się uda nagrać, a śnieg sypie, także troszkę lipa. Dobra, uciekam, widzimy się później. Dobra, właśnie Wam rzuciłam na kanał filmik, który wczoraj nagrywałam, makijaż marką Flormar. Z tego wyszedł taki troszkę dłuższy filmik typu makijaż właśnie do kawy, więc zapraszam Was, bo muszę Wam powiedzieć, że godne polecenia są tu niektóre produkty, jak m.in. ta paletka, także dobra. Filmik opublikowany, ja już wyszykowana i będę się powoli zbierać do Tarnowa. Dobra, jestem. Ja jestem wyszykowana już do Tarnowa. Jeszcze czekam na mojego męża, bo on najprawdopodobniej za chwileczkę się pojawi w domu. Więc powiem mu co i jak, bo nie lubię tak wychodzić bez pożegnania. Nie wiem, jak to zabrzmiało. W każdym razie zawsze wolę po prostu życzyć mężowi miłego dnia i tak dalej. Także dobra, ja jestem dzisiaj już wyszykowana. Właśnie zrobiłam sobie, słuchajcie, Francuza z tych moich doczepów, z przedłużanych tych włosów i powiem Wam szczerze, że z takimi włosami długimi to jest naprawdę masakra, jeżeli chodzi o długość. Zaraz Wam się pokażę, jak wyglądam. Na sobie mam koszulę, taką, którą dostałam od mojej kochanej Anetki, bardzo fajna. Ona jest raczej taka niby oversize'owa, bo ona jest troszkę taka szersza i krótka dosyć, ale zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Na dole mam czarne rurki i Nike, no i Francuz, makijaż bardzo delikatny, na ustach mam Vibodolia milion dolar. I a propos właśnie tej promocji, no ja pewnie ten filmik wrzucę Wam jutro, 21, jutro jest chyba ostatni dzień tej promocji w Rossmanie, nie? No to polecam Wam zakup tych dwóch produktów, ale tak czy siak one są ogólnie bardzo tanie i nawet poza promocją je sobie kupcie. Ja już Wam nieraz, gdzieś tam pokazywałam właśnie w holu chyba, nie? Milion dolar lips, Vibo w numerze 1, dodatkowo konturówka właśnie, również z Vibo, numer nie wiem jaki, dwójka, bo mi się zatyczka zgubiła i musiałam sobie wziąć całkiem inną. Także to duo dzisiaj mam na ustach, połączenie bardzo fajne, bardzo delikatne, naturalne, ja lubię takie. No i tak możecie zobaczyć. A w ogóle przyszły mi wczoraj dwa pierścionki z AliExpress, słuchajcie, brylanty jak tralala. Zobaczcie, tu jest pierwszy. O kurczę, nie wiem jak to... O, bardzo delikatny, bardzo ładny, mieniący się. A drugi to jest, już jest taki typowo kryształek,
I tak to wygląda. I słuchajcie, ja tam nie mam nic przeciwko noszenia takiej sztucznej biżuterii. Na szyi choker, który też kupiłam swego czasu na AliExpress, także już Wam się pokazuje w całości, jak to będzie wyglądać, bo jeszcze zakładam chyba tą czarną parkę, tak, bo jest za zimno, piździ po prostu masakrycznie. Już się Wam pokażę. Dobra, więc tak wygląda koszula. Koszula jest dosyć taka, możecie zobaczyć, że jest trochę krótka. Ciężko ją włożyć właśnie w spodnie z tego względu, że ona tutaj jest właśnie dosyć krótka w przodzie, ale jest bardzo fajne, ja lubię tego typu koszule. Na dole oczywiście czarne rurki i buciki sportowe, więc tak się dzisiaj będę prezentować. Francuz prezentuje się, kurczę, nie wiem jak się Wam pokazać, może w tyle po prostu się Wam pokażę. O, zobaczcie, Francuz długi, bardzo fajny, podoba mi się, ja lubię tego typu właśnie. O, tak się prezentuje właśnie, tak. Także dobra, okej, Boże. Jak to pokazać? Dobra, a dodatkowo oczywiście zakładam tą moją czarną parkę, którą Wam pokazywałam ostatnio na lumpeksach, w sensie z lumpeksu, i torbę, jaką dzisiaj biorę, jako że dzisiaj tak typowo, tak prosto, czarno, to biorę ten worek od Anetki. Czarny, prosty worek. Wczoraj zrobiłam, słuchajcie, porządki w torebkach i wywaliłam dwie torebki. To znaczy wywaliłam, teściowej dałam, jak nie będzie chciała, to po prostu wyrzuci. Dobra. No i tyle na razie. No, pazurki. Aha, pazurki. Właśnie, nie mówiłam Wam a propos pazurków. Kurde, nie wiem jak pokazać. A propos pazurków, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że uczuliło mnie, ale muszę Wam powiedzieć, że co zrobiłam? Użyłam taką dosyć mocną maść z antybiotykiem i to uczulenie mi zeszło, więc na razie trzymam te hybrydy, nie zmieniam. Ale dobrze... O Jezus, znikłam. Nie zmieniam ich na razie. Właśnie mam takie, o widzicie... taki efekt blur to się nazywa i tak to właśnie wygląda. No i tą maścią smaruję i nie mam żadnego uczulenia, nic mnie nie swędzi, więc fajnie. Natomiast myślę, że to będzie też fajna opcja do czego? W wakacje sobie zrobić hybrydy. Dobra, moja stylówka wygląda tak prosto, jeszcze się Wam później najwyżej pokażę. Dobra, uciekam, bo chcę troszkę oszczędzić baterii, żeby później po prostu coś dla Was nagrać. See ya. Dobra, hej. Chwilę się z Wami tutaj jeszcze połączę. Byłam właśnie u koleżanki robić jej paznokcie. Wyrobiłam się fajnie czasowo, więc teraz wstąpię sobie po drodze do Kauflandu po słonecznik prażony. A później co? A później jadę do mojej mamy na Krakowską zrobić paznokcie córce znajomego. Więc tak, tutaj mam jakieś kurde, no, dobra, więc jadę, zimno jest, słuchajcie, jest takie zimno, po prostu, że masakra, nie wiem, pochowałam wszystkie te buty zimowe, pochowałam wszystkie takie cieplejsze kurtki, dobrze, że w sumie ostatnio sobie tą czarną kupiłam parkę, bo przynajmniej jest mi teraz troszkę cieplej. Dobra, posmarowałam sobie ręce. Zapakowałam się do auta, zapinam guzika w koszulinie. Kurier dzisiaj ma u mnie być w domu, dostałam właśnie SMS-a, więc ciekawa jestem, co mi tam przywiózł, ale to chyba kosmetyki. Dobra, ja się rozłączam, jadę tutaj obok do Kauflandu, może wstąpię sobie, kuknę do Pepko, co tam w Pepko mają, bo Pepko jest obok. I najwyżej jak coś kupię fajnego, to Wam pokażę, więc o Boże, gdzie mam kluczyki? Gdzie są moje kluczyki? Kurde, siedzę na nich? Gdzie są kluczyki? Okej. Co ja z tymi kluczykami zrobiłam? Słuchajcie. No siedzę na nich. Dupą siadłam sobie na kluczykach i cwaniakuję i chcę jechać. Dobra. Zapinam się. Katar z nosa leci. Dobra, uciekam. Odezwę się do Was później. Najwyżej. Pa. Dobra, jestem po zakupach w Kauflandzie. I powiem Wam, że kupiłam kilka fajnych rzeczy, bo tam na środku Kauflandu właśnie było za piątaka 4,99, taka jakby szafa mała. I kupiłam sobie dwa fajne koszyczki do łazienki na pralkę. Zrobię sobie mały porządeczek. Bardzo fajne. Kurde, one są tam gdzieś na spodzie zapakowane, więc... Próbuję tu sięgnąć po nie. Tak, mam je, dobra.
Nie wyciągnę ich. Pokażę wam je najwyżej później. Kupiłam sobie właśnie dwa takie koszyczki na pralkę, plus kupiłam takie słuchawki nakładane normalnie na głowę dla Lenki do oglądania filmów, bądź też czasami jak ona sobie siądzie przed komputerem pograć, to mam tylko te słuchawki takie wkładane do uszów i one są za duże i jej wypadają, więc wzięłam te słuchawki też za piątaka i kupiłam sobie za piątaka baterię do zegarka, bo mi popadały wszystkie baterie w zegarkach i tam kupiłam sobie właśnie takie opakowanie, kurde, zaraz wam pokażę, czekajcie, wyciągnę to i wam pokażę. Kurde, dobra, mam, pokazuję wam już koszyczki, jakie właśnie kupiłam. O, myślałam, że moja koleżanka idzie. Koszyczki, jakie właśnie kupiłam, to są te takie, o takie, wiecie co, w Pepco ich też jest dużo, ale ja nie byłam w Pepco, nie podchodziłam do Pepco. Wzięłam sobie dwa takie koszyczki, tak jak mówię, one kosztowały 4,99 jeden koszyczek. Słuchawki też za piątaka bez grosza, o takie najzwyklejsze, wiecie, żeby po prostu czasem nawet jak ja sobie czasem siadam i sama montuję filmik, to lepiej takie słuchawki niż te takie, wiecie, wkładane do ucha. A baterie, no to są takie baterie. No, to jest takie, widzicie, różnej wielkości baterie. Czasami na przykład jak mamy takie różne figurki, pierdółki, grające Lenki, to tam też często są takie baterie, ale mam nadzieję, że będą mi któreś pasować, bo mam tu w sumie 5 wielkości baterii i różnej wielkości, więc po 2 sztuki z każdej, więc mam nadzieję, że do 2 zegarków będę mogła uzupełnić sobie baterie. No i dodatkowo kupiłam trochę takich pierdółków i coś, co wam polecę. Coś, co bardzo lubię z Kauflandu, jest to słonecznik prażony, solony, taki duży, uwielbiam go łupać. I z Tesco często kupuję te takie orzeszki solo, orzeszki arachidowe w karmelu. I tutaj w sumie też są takie w miodzie takie właśnie orzeszki z Kauflandu. Zobaczymy, czy są dobre, ja takie rzeczy lubię łupać. Nie kupowałam nic, słuchajcie, do jedzenia, bo mam jeszcze w domu pełno żarcia po świętach, co zostało. No i tam jakieś picia, wody i tak dalej kupiłam. Także nic specjalnego znowuż tak nie kupowałam. Kupiłam ulubiony pasztet dla mojego męża. Nie wiem, jak tutaj to widać, bo operuję tutaj teraz tą kamerą tak jedną ręką. No, także papier toaletowy, takie picia, pierdołki. A co wam polecę? Właśnie kończę jeść pizzerinkę z piekarni Strusinianka, jest przepyszna, ona jest posypana takimi różnymi ziarenkami fajnymi, więc ją bardzo lubię. Dobra, uciekam, bo muszę jechać załatwić coś, kupić teściowej, więc mam nadzieję, że później się jeszcze do was z Tarnowa nawet odezwę, bo mamy godzinę 14, na 15.40 jestem umówiona z tą dziewczyną na te paznokcie, więc dobra, śmigam, uciekam i pogoda w dalszym ciągu brzydka. Już godzina 10, słuchajcie. Wcześniej nie udało mi się do was w ogóle odezwać już, bo późno w ogóle wróciłam do domu, to znaczy późno. O tak, w pół do 7, w pół do 19.30. Nie, co ja mówię? To coś koło 19, jakoś przed 19 nawet byłam w domu. Wzięłam właśnie pizzę, zjedliśmy sobie pizzę, bo głodni byliśmy. Mieliśmy w sumie smaka na pizzę, więc dobra, pizzę wzięliśmy. Wiecie co, jeszcze nie wiem, nie pokazywałam wam. Wracając właśnie z tego Kauflandu w Tarnowie, wstąpiłam sobie tam do tego lumpeksu naprzeciwko tej Almy w Tarnowie, tej starej Almy, niedaleko sądu. W ogóle jakie strasznie błyszcze, sorry, wybaczcie mi to, ale no już jest późna godzina, a ja się praktycznie, słuchajcie, już nic nie pudrowałam, zaraz ściągam właśnie te doczepy, idę wykąpać się, ale wstąpiłam właśnie do tego lumpeksu tak z głupa, nawet nie wiedziałam nawet jaki towar jest, jak tam wszystko dzisiaj wygląda.
Ludzi było pełno, masakra. Słuchajcie, ja mam czinkusia i mi ciężko tam było zaparkować. To sobie wyobraźcie, ile ludzi tam było. Także kupiłam, udało mi się kupić kilka fajnych rzeczy. To znaczy tak, powiem Wam szczerze, że kupiłabym na pewno dużo więcej rzeczy, ale towar był tam nowy, kasę miałam, ale słuchajcie, nie chciałam za bardzo nic zbierać dla siebie, nowych jakichś rzeczy, ponieważ ostatnio byłam na ciuchach i sobie coś kupiłam, a tym razem postawiłam na rzeczy dla Lenki, dla mojego męża. Ale kupiłam sobie jedną torebeczkę, którą Wam chciałam pokazać, więc w tym vlogu przemycę Wam właśnie te ciuszki lumpeksowe, bo będzie ich dosłownie chyba 6 sztuk, ale Wam pokażę i od razu Was zachęcę, że na nowy towar tam naprawdę bardzo warto jest jechać, czyli w czwartki jest nowy towar właśnie tam na lumpeksach. Ceny nie są jakieś kolosalnie duże, bo ceny są naprawdę takie jeszcze znośne jak za używane rzeczy na nowy towar. W dalszym ciągu nie byłam w tym lumpeksie, tym dużym takim na ulicy Tuchowskiej i kurde, muszę się chyba wybrać jakoś niebawem. Dobra, ale już Wam pokazuję, co kupiłam. Tak jak mówię, ciuchów było pełno, naprawdę było bardzo dużo dobrych jakościowo torebek, butów, ciuchów, także kupiłam tylko dla siebie jedną torebkę, która praktycznie na wejściu mi wpadła w oczy, w ręce, ale zaraz Wam pokażę. Pierwszą rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, jest to bluzeczka. Nie wiem, jak ja tu jestem... nie, za blisko. Nie wiem, jak ja tu jestem przybliżona, ale jest to taka bluzeczka, zobaczcie, taka bardzo delikatna, boho jakby. Ona bardzo ładnie będzie wyglądać, myślę, że do geterków i do jakichś tenisówek. Bardzo fajny motyw, ma tutaj takie o, pastelowe ptaszki. Bardzo lekka, bardzo cieniutka. Mi się takie bluzki bardzo podobają i sama będę polować. Wiecie, na co teraz poluję? Poluję na te bluzki typu takie właśnie hiszpanki jakby. Tak, hiszpanki, te po prostu, co tutaj tak ramiona odsłaniają. Także dobra. Tą bluzeczkę kupiłam mojej Lence, ona kosztowała 7 zł i drugą bluzką, jaką kupiłam dla Lenki, też za 7 zł, urywam od razu metki, bo jutro z samego rana będę to prać. Jest to taka jakby tuniczka, rękawki też ma takie troszkę tu luźne, tutaj gumeczka, guziczek taki ładny, bluzeczka w taką łączkę, w takie kwiatuszki. To, co mi się spodobało, to to, że to jest taka bardziej tuniczka właśnie do geterków i ona na dole tutaj, nie wiem, czy to będzie w kamerze widać, ona ma tutaj o takie połyskujące jakby cekinki i to bardzo fajnie wygląda. Myślę, że do takich getrów 3/4 nawet jasnych, kremowych albo białych bardzo fajnie będzie wyglądać. Także dwa ciuchy kupiłam dla Leny. No i pokażę Wam trzy bluzki, jakie kupiłam dla mojego męża na motor, słuchajcie. Bluzka pierwsza, bawełniana, marka jakaś za 6 zł, Gildan, nie wiem, nieważne. W każdym razie taka zwykła czarna koszulka, możecie zobaczyć, bardzo fajne. Mi się podobają w męskich koszulkach, jak mają bardzo dobrą jakość materiału i taki jakiś jeden zwykły po prostu nadruk. Bardzo fajnie to wygląda. Pierwsza koszulka, druga koszulka z... Co to jest? Za 5 zł. Nie wiem, popatrzcie. Takie coś jest na metce. Ale koszulka to jest właśnie taka czarna z taką czachą. Bardzo fajna. Też bawełniana, prosta, czarna koszulka. I trzecią koszulką, jaką wybrałam, jest to koszulka z Zary. I w sumie myślałam, żeby ją wziąć dla siebie. Ale będę ją nosić razem z moim mężem w sumie tak na zmianę. Bo mi się bardzo spodobał kolor i świetnej jakości jest materiał. Widzicie już kolor, to jest kolor typowo mój. Taka śliwka, taki burgund właśnie. Bluzka z Zary, to jest męski t-shirt. Z Steven McQueen. Queen. Bardzo fajna tutaj taka w serek i myślę, że nawet na lato do bokser, do shortów śmiało też będę mogła w niej śmigać, także na spółę będziemy mieli z mężem taką oto koszulkę. I trzecią rzeczą, jako ostatnią rzeczą dla mojego męża, jaką wzięłam, jest to bluzka z metką. Bluzka, to jest bluza. Zobaczcie, ona tutaj ma metkę jeszcze. Kupiłam ją za 16 zł i bluzka pochodzi California Fleece. Wiecie co, ja Wam pokażę metkę, a znając życie, zaraz mi ktoś tu powie dokładnie, czekajcie, widać to, o tak, o ile mogę, o ile tutaj mi się zzoomowało się. Dobra, więc jest to bluza szara z kapturem, bardzo przyjemny rozmiar, bardzo przyjemny materiał. Eska i z przodu jest tutaj właśnie taka czacha, bardzo fajne długie rękawy. Tutaj jest ta taka kieszeń kangurka, fajna, jest naprawdę świetnej jakości bluza. No i zapłaciłam za nią 16 zł.
Green Moon, a aż zaraz sobie, wiecie co, zerknę na internecie, bo tutaj jest też metka właśnie a propos tej bluzy, także zobaczymy, jak wychodzi cenowo ta bluza. No i tyle, tyle by było z zakupów ciuchowych, ale pokażę Wam teraz tą torebkę właśnie, która mi się nasunęła. Ja domyślam się, że ona raczej oryginalna nie jest, ale ja nie mam jakiegoś parcia na oryginalne rzeczy, typu takie pierdoły, dodatki i tak dalej. Ta taka szanelka, jest to czarna, zwykła taka torebeczka, właśnie taka ala szanelka. Porządny tutaj ma ten łańcuszek, w ogóle nie zniszczony. Zapinana tutaj właśnie na taki zatrzask, na klamerkę. W środku ma tu pełno kieszonek, to znaczy pełno. Kieszonki są zasuwane, co mi się bardzo podoba. Jest jedna duża przegródka i druga taka troszkę mniejsza. Ja tam naprawdę się nie orientuję, czy ta torebka może być oryginalna, czy nie, z tego względu, że tak jak mówię, ja się na takich rzeczach nie znam i nie bardzo miałabym nawet do czego porównać. Prosta, czarna, zwykła torebeczka w środku. Nie ma tutaj w środku nawet żadnej jakiejś takiej metki, także obawiam się, że to może być podróba, ale fajnie wykonana i mi się ona podoba i na pewno będę ją nosić. Za tą torebeczkę zapłaciłam, tak jak mówię, 10 zł. Dobra, słuchajcie dziewczyny, kończę już dzisiaj tego vloga. Myślę, że odezwę się do Was już jutro, bo coś tam po prostu pomontuję razem to wszystko, żeby to połączyć. Więc dobra, ja się idę teraz wykąpać, bo mamy godzinę 10. Skończyłam właśnie oglądać, kończą się właśnie przyjaciółki, także rozstaję się już dzisiaj z Wami, idę się wykąpać, głowę umyć, ponieważ jutro z samego rana jadę do mojej kochanej Madzi, do Gromnika, też zrobić jej paznokcie, będzie okazja troszeczkę poplotkować, coś tam sobie poopowiadać, więc cieszę się. Madzia, jak mnie oglądasz, to pozdrawiam Cię już też z tego miejsca, także dobra, trzymajcie się i widzimy się najwyżej, widzimy się po prostu jutro. Hej, 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 drugi dzień vlogowania, mamy dzisiaj piątek, ja właśnie odszykowałam Lękę do szkoły, Lęka już jest w szkole, kończę sobie pić powoli moją kawę i wybieram się do Magdy właśnie. Coś mi się wydaje, że dzisiaj troszkę lepsza będzie pogoda, bo za oknem fajnie świeci słońce, no ale jest jeszcze tak trochę zimno, nieprzyjemnie, ale to się da przeboleć, słuchajcie. Hej, drugi dzień vlogowania, właśnie zbieram, szykuję obiad, bo dopiero co niedawno wróciłam. Dzisiaj będę serwować młodą kapustkę, tu mi się na masełku będzie robić, zupę kalafiorową tutaj, zupa kalafiorowa mi się zagotuje powoli, tam mam schabik, nie, to jest szynka bez kości, taka duszona, bardzo dobra, ziemniaczki i za chwilę i po prostu wszystko pełną parą idzie. No, a ja zabieram się właśnie za robienie obiadu, bo na 14 jadę malować właśnie tą sąsiadkę. Także dobra, uciekam. Odezwę się do Was najwyżej później. Na szczęście dzisiaj pogoda nawet... pogoda jest ładna właśnie dzisiaj, tylko to znaczy słońce świeci, ale jest zimno, jest strasznie zimny wiatr. Pokażę Wam, co dostałam na święta wielkanocne. Tutaj na oknie, tym balkonowym, wisi taki piękny jakby wieniec, taka dekoracja właśnie wielkanocna. Tą dekorację dostałam od mojej widzki Agnieszki z Częstochowy, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Strasznie mi się podoba ten króliczek tutaj i on sobie tutaj na razie jeszcze będzie wisiał, bo jest taki piękny, że szkoda go po prostu ściągać. Na razie jeszcze nic tutaj zielonego, w sensie tu na tych winogronach nie rośnie, ale to nic. No sami możecie zobaczyć, jak dzisiaj w ogrodzie. Słońce świeci, ale no zimno jest i wieje. Więc dobra, ja zabieram się za obiad, bo już jest późno i odezwę się do Was najwyżej później. Będę kończyć już dzisiaj tego vloga. Słuchajcie, mamy godzinę 16. Ja właśnie posprzątałam całe mieszkanie. Powiesiłam sobie pranie. Byłam u przemiłej sąsiadki ją malować. Także Dorotko, pani Dorotko, pozdrawiam Cię z tej strony bardzo serdecznie, bo wiem, że mnie oglądasz. Także bardzo mi miło. No i tak. I siadłam sobie teraz przed komputerem, bo będę odpisywać na maile, bo dostałam, widziałam, że dostałam kilka maili. Coś może poszperam sobie po internecie. I tak mi dzisiejszy dzień zleci do końca. Jutro mamy weekend. I tak, nie wiem, co będziemy jutro robić, nie wiem, czy gdzieś będziemy jechać, w niedzielę jest u nas w Tarnowie, w sensie w Tarnowie w niedzielę jest otwarcie sezonu motocyklowego i mój mąż planował się tam wybrać, żebyśmy jechali,
ale niestety nie będzie chyba pogody, chyba będzie padać, więc on pewnie też nawet nie pojedzie. Ja chciałam Wam napomknieć troszkę na temat tego kolagenu, bo wrzuciłam ostatnio zdjęcie na mojego Instagrama i na mojego Facebooka, na mojego fanpage'a. I słuchajcie, to jest kolagen morski, naturalny kolagen morski, który właśnie dostałam. Dostałam po prostu do wypróbowania, tam tylko dziewczyny z tej strony kolagen, premium kolagen 5000 poprosiły mnie, żebym tylko wrzuciła jedno, drugie zdjęcie na Instagrama. A jeżeli będę uważać, że będę chciała coś napomknieć na ten temat, to mogę po prostu zrobić taką jakby recenzję. Natomiast tak, to jest kolagen naturalny morski, który podobno ma bardzo dobrze działać na włosy, wzmocnić włosy, zminimalizować ich wypadanie, wzmocnić paznokcie oraz poprawić kondycję naszej skóry, naszej twarzy. Czytając recenzję na temat tego kolagenu gdzieś tam na internecie, to widziałam, że nawet, że no jest dosyć bardzo, jest po prostu wychwalany i że naprawdę faktycznie działa. Tutaj tego kolagenu jest 100 gramów, czyli to jest taka puszeczka, ona nie jest w całości, bo ta puszka, popatrzcie, ona tutaj tak wygląda, jest to sproszkowany kolagen. Pachnie, wiecie co, jak pachnie? Jak pachnie jak to mleko w proszku i myślałam, że będzie też tak dobrze smakowało. Niestety jest tak niedobry, kwaśny, że mieszam sobie ten kolagen po prostu z jakimś herbatą, piciem, z czymkolwiek. Dwie płaskie łyżeczki powinny minimalnie, to znaczy minimalnie, ogólnie dwie płaskie łyżeczki na jeden dzień. Ja go używam od paru dni dopiero, słuchajcie, i myślę, że na pewno zrobię recenzję i podsumowanie po miesiącu. Jak po prostu skończę używać ten kolagen, to Wam powiem, co i jak wygląda, bo to jest dosyć drogi produkt. Z tego, co patrzyłam, on kosztuje 150-160 zł. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jeżeli on naprawdę pomoże moim włosom i naprawdę te moje włosy nie będą wypadać, zrobią się silniejsze, to na miesiąc czasu jestem skłonna naprawdę wydać po prostu te pieniądze, bo coraz częściej łapię się na tym naprawdę, że przy każdym myciu włosów, przy każdym myciu głowy, ja widzę, jak tych włosów mi tyle wypada i wiecie co, one robią się takie naprawdę gumowe, takie sprężyste. Dzisiaj na przykład, jak rozczesywałam włosy, to tak jeden włos mi się tak ciągnął, nie wyleciał, nie wyrwał się, tylko taki naprawdę gumowy bardzo. I mam ogromną nadzieję, że faktycznie ten kolagen coś pomoże. No i że poprawi się kondycja mojej skóry, bo oprócz tego, że używam, zażywam ten kolagen, to mam jeszcze kolagen taki naturalny do twarzy, do ciała, który kupiłam sobie już jakoś miesiąc temu, po prostu tak w prezencie, na poprawę humoru. No i tamten kolagen też używam, ale na razie nic nie będę Wam mówić o nich, bo no, to wymaga czasu, żeby zobaczyć, jak to właściwie nawet działa. Także jestem ciekawa, jak się ten kolagen spisuje. Dajcie mi znać, bo z tego, co czytałam gdzieś tam i rozmawiałam z dziewczynami, to spora część moich koleżanek używa w ogóle taki kolagen. Nie konkretnie ten, tylko ogólnie. Także piszcie w komentarzach, czy może znacie ten kolagen, czy miałyście ogólnie, czy używacie, czy używałyście kolagen. Piszcie, jakie tam są Wasze spostrzeżenia na ten temat. A ja dzisiaj siądę sobie, nie wiem, czy Wam wspominałam wcześniej, ale będę robić sobie dzisiaj paznokcie, bo tak jak Wam powiedziałam, no ja mam uczulenie na te hybrydy, natomiast póki smaruję te moje palce, w sumie nawet tylko na tej jednej dłoni, póki smaruję taką maścią z antybiotykiem, to nic mi tutaj nie wychodzi, nic mnie nie swędzi, znikły mi te takie krosteczki, co miałam na samym początku, dlatego pomyślałam, że ściągnę sobie te hybrydy i nałożę sobie nowość od NES, inspirowana, współopracowywana z Cleo od Donatana i chciałam właśnie nawet zrobić filmik, pokaz po prostu, jak te kolorki mają się, bo jest taki wielki szał na temat po prostu co do tych kolorów i tak jak Wam powiem, że wszystkie lakiery hybrydowe marki NES są naprawdę bardzo fajne, to te od Cleo są bardzo, to znaczy są ładne, ale to są kolory pastelowe, a wiadomo, że te kurcze kolory pastelowe to takie są trochę słabo napigmentowane i tak jak dzisiaj robiłam właśnie Madzi paznokcie tymże lakierem od Cleo, no to musiałam nałożyć 3 warstwy, żeby to się ładnie przykryło, ale to Wam pokażę i tak.
No, a słuchajcie, nawiązując, widziałam wczoraj, a propos tego filmiku z kosmetykami Flormar, czuję się po prostu, że chciałabym jakoś sprostować coś. Ja wiem, że tam po prostu pod tym filmikiem z tymi kosmetykami Flormar, jedna z Was napisała po prostu, że lubię dostawać darmochę, że moje recenzje nie są szczere. Ja tutaj absolutnie nie odebrałam tego komentarza jako źle, bo faktycznie przez ostatnie kilka filmików wstecz, chociaż nie wiem, no pojawiało się tak, nie pojawiały się vlogi, nie pojawiały się hole, tylko pojawiały się takie jakby filmiki sponsorowane, recenzje i tak dalej, ale to nie były filmiki sponsorowane. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że też mi ktoś ostatnio napisał pod tym filmikiem z kosmetykami Flormar, że znowu filmik Flormar. No tak to wygląda, bo dziewczyny z tej sieci mojej partnerskiej po prostu podostawały te kosmetyki do pokazania, nie do jakiejś mega, nie wiadomo jakiej opinii, czy coś mi tutaj, tylko po prostu do pokazania, a ja, że wybrałam sobie takie, a nie inne kosmetyki, zrobiłam po prostu makijaż i na razie to testuję i używam. Jeżeli mi się coś nie podoba, jeżeli mi się coś nie sprawdza, to i tak wy się o tym dowiecie, bo nie ma co ukrywać. A też podkreślam, słuchajcie, to tak jak na przykład było między innymi dotyczącego tych filmików ze sklepami Shein i Romwe. Ja, dziewczyny, z reguły nie jestem wybrzydzająca, wymagająca nie wiadomo jakich cudów, oczekująca. Dlatego też większa część rzeczy mi się po prostu zazwyczaj normalnie w świecie podoba. Cieszę się z wszystkiego, co dostaję. Nie jestem wybredna. Może to wynika z tego, słuchajcie, że ja pochodzę z takiego domu, z domu, gdzie mama nauczyła nas szacunku do pieniądza, szacunku do osób, które coś dają po prostu za darmo, szacunku do wartości jakiejkolwiek. I ja nie jestem taką osobą, która będzie wybrzydzać nie wiadomo co, Boże, co tu mi przysłali, jakaś szmata, jakieś NO, wiecie o co mi chodzi. Ja jestem po prostu normalna, naturalna. Kupuję na lumpeksach bardzo dużo ciuchów i praktycznie 80% ciuchów z mojej szafy pochodzi z lumpeksów. Dlatego nie wybrzydzam, jeżeli nawet dostanę jakiś ciuch ten chiński, który jest nawet może trochę nieobszyty. No nie wybrzydzam, nie jestem taka i nie będę wam tu ściemywalić. Natomiast wiadomo, że jak coś okaże się naprawdę wielkim bublem, wielkim szajsem, to ja nie będę wam wciskać ciemnoty, że to kupujcie, bo to jest mega świetne i w ogóle. Także nie odebrałam tego komentarza w żaden sposób, żeby był negatywny. O, jaki bociek leci! Żeby jakoś, wiecie, był mega negatywny i tak dalej. Tylko po prostu pomyślałam, że chciałabym to w jakiś sposób wytłumaczyć. No bo tak, patrząc gdzieś tam z boku, faktycznie ktoś mógłby odebrać, że wszystko co dostaje to jest och i ach. No ale nie jest tak, no po prostu, no może mam też takie szczęście, że większość rzeczy, które gdzieś tam dostaję, są naprawdę dobre. I tak jak na przykład po tym vlogu, pewnie będziecie mogły zobaczyć na moim kanale recenzję, kolejną recenzję oczywiście ze współpracy, ponieważ dostałam szczoteczkę taką, już widziałyście pewnie na Instagramie moim i na moim fanpage'u, dostałam jakiś czas temu właśnie od marki Braun. To jest filmik ze współpracy przez moją sieć partnerską, która po prostu sieci. Cieszę się, że w końcu moja sieć partnerska zabrała się za to, żeby mi załatwiać jakieś współprace. I to nie ma się czego wstydzić, nie ma co ukrywać, jest to filmik darmowy, barterowy, w żaden sposób jakiś, nie wiadomo, żebym ja nie wiadomo jak rozsławiała i rozpływała się nad danym produktem, ale fakt jest taki, że akurat ta szczoteczka jest po prostu zarąbista. Co prawda kosztuje sporo, no ale jest naprawdę, robi robotę, bo miałam kiedyś szczoteczkę tą z Biedronki, tą taką, wiecie, elektryczną do twarzy i używałam bardzo długi czas tej szczoteczki, ale ta szczoteczka z Biedronki, no spoko, wydawało mi się, że jest fajna, ale teraz mam porównanie i jak używam tej szczoteczki z Brauna, to po prostu jest niebo a ziemia i naprawdę już pisałam do kilku moich koleżanek, że prywatnie, nie że publicznie, żeby rozsławiać, tylko prywatnie pisałam i naprawdę nie wiem, co ta szczoteczka w sobie ma takiego, że ona naprawdę tak ładnie oczyszcza tutaj nos, brodę, tak jak zawsze te zatkane pory, te takie wągry, wiecie, były, to w tym momencie, kiedy ja używam tę szczoteczkę systematycznie, to ta moja twarz jest naprawdę bardzo gładka. I nie chciałabym, żeby znowuż tamten filmik, który będzie po tym vlogu, był odebrany po prostu
nie wiadomo jaką reklamę, bo Brown, marka Brown też nie chciała, żebym ja recenzowała znowuż jak się ta szczoteczka spisuje, tylko pokazała ją od strony technicznej, że to jest po prostu nowość. Także ten filmik, taki filmik po tym vlogu pewnie się pojawi, także uprzedzam. No, a jeżeli chodzi o takie darmowe, barterowe darmożki, że tak powiem, to słuchajcie, ja dostaję naprawdę bardzo dużo propozycji. Takich ogólnie, po prostu od firm, nie od sieci. I tak jak na przykład całkiem niedawno dostałam wiadomość od jakiegoś sklepu internetowego typu, nie wiem jaki, słuchajcie, oni mi nawet chcieli zapłacić za filmik. Chodziło o to, abym pokazała wibratory dla kobiet. No słuchajcie, nawet jakby mi zapłacili, to ja nie będę takich rzeczy pokazywać, bo mój kanał niestety taki nie jest. Ja nie będę... poprzez jakąś mega sensację, mega, wiecie, taką burzę, w sensie, że nie będę mojego, jakiejś tam popularności, mojego kanału budować na tym, że ja pokażę, no nie wiem, wibrator cycki, albo powiem, powiem co myślę o homoseksualizmie i tak dalej, bo to jest, wiecie, to jest wszystko taka... tematy, które nie chcę poruszać na swoim kanale i także wibratorów też nie pokażę. Też dostałam jakiś czas temu propozycję ze sklepu internetowego, która sprzedaje bieliznę. Bieliznę, taką konkretną bieliznę i oni chcieli, żebym ja tą bieliznę jakoś na sobie pokazała. No nie będę takich filmów nagrywać. Też była propozycja ze strony gry.pl jakieś. Lotto, dokładnie to było coś z Lotto. Zaproponowali mi właśnie konkretną sumę pieniędzy. Żebym, i napisali mi właśnie, żebym pokazała, że na przykład biorę udział w takich grach, że gram w ogóle w lotto, w totka, i oni mi zaproponowali też konkretną sumę pieniędzy. I ja tak sobie kurde przemyślałam, no dobra, może by mi to faktycznie mogła przemycić gdzieś we vlogu, ale sobie myślę i wiem, że wy, moi widzowie, nie jesteście głupi i tak jak nigdy nie pokazywałam żadnych gier, żadnych takich loterii, to myślę, że ktoś by się tam skapnął, że aha, tutaj coś jest nie tak i pewnie za to zapłacili. Nie, dlatego słuchajcie, ja nie biorę wszystkiego i nawet często jak dostaję jakieś propozycje o wycenę danego filmiku, to naprawdę nie podejmuję się tego, bo uwierzcie albo nie, ja nienawidzę filmików takich współprac, kampanii, gdzie jest na przykład podany scenariusz, bo wiadomo, że jak już klient firma jakaś chce mi zapłacić za filmik, to oni mają określony scenariusz, żeby taką czy taką rzecz powiedzieć. Wiadomo, że jeżeli jest barter, to zawsze oni nic w zamian nie oczekują. Spodoba ci się, to ci się spodoba, to będziesz mogła o tym coś powiedzieć. I tak też jest, że nigdy nie jest gdzieś tam z góry zarzucone, że jak dostaniesz coś za barter, za darmo, no to musisz nie wiadomo jaką recenzję nagrywać i tak dalej. Nie, to tak nie wygląda. Natomiast naprawdę nienawidzę takich filmików płatnych, już po prostu takich typowych filmików płatnych, gdzie z góry jest narzucony jakiś scenariusz, bo ja się najzwyczajniej w świecie zaczynam jąkać, nie wiem co powiedzieć, nie jest to takie naturalne, kiedy tak jak teraz do Was mówię i tak jak Wam przed chwilą mówiłam właśnie o tym kolagenie, że jestem jego ciekawa i zobaczymy, czy faktycznie to jest coś warte. To tak, takie filmiki właśnie typowe kampanie, ja naprawdę nie lubię takich filmów nagrywać, bo ja się denerwuję, nie wiem co powiedzieć, czy dana firma, nie wiem, będzie zadowolona, czy coś. Nie lubię czegoś takiego. Także na pewno, jeżeli pojawi się jakaś kampania płatna i tak dalej, to gdzieś tam na pewno się o tym dowiecie. Ale też nie biorę na przykład takich współprac z takich rzeczy, z takiego działu, co wiem, że nigdzie to na moim kanale nie było nigdy pokazane i ja nagle z takim czymś wyskoczę. Dlatego jeżeli, no nie chciałabym po prostu, naprawdę nie chciałabym, żebyście mnie odbierali tak, że ja biorę każdą darmożkę i nie wiadomo jak rozsławiam. Tak jak na przykład teraz na YouTubach dużo było filmików ogólnie widziałam, że było sporo recenzji tej nowości z Elbiotika. Te maski i szampon i tak jak na przykład Alicja Czarodziejka właśnie pokazywa, teraz mi się akurat ona skojarzyła, pokazywała właśnie i recenzowała te produkty, to na dobrą sprawę ja
Kompletnie nie widzę różnicy na tą chwilę, bo niedawno w sumie zaczęłam ten zestaw używać. I tak na dobrą sprawę to nie wiem, nad czym jest taki wielki zachwyt, poza zapachem, bo zapach jest naprawdę bardzo fajny, ale nie widzę, żeby coś to mega robiło, ta maska nawet z moimi włosami, bo mam na przykład taką maskę, taką odżywkę z marki Joico się pisze. Nie wiem, jak ktoś, patrzcie, jakie ma poplątane włosy, suche. No i tą maskę z kurde, nie wiem, jak to się pisze, czyta, mówi, napiszę wam tu, o co mi chodzi. No to po pierwszym używaniu tej maski, tej Joico, ja widzę niesamowitą poprawę moich włosów, dlatego, no widzicie, no na pewno też gdzieś tam wspomnę, że coś tam mi się nie sprawdziło, a jeżeli dostaję rzeczy za darmo, na przykład dostaję rzeczy za darmo i firma mówi, że po prostu chcą, żebym to przetestowała i jeżeli mi się to sprawdzi, to ja nagram tą recenzję, ale jeżeli mi się to nie sprawdzi i jeżeli uważam, że to jest naprawdę niewarte żadnego zachodu, żeby coś na ten temat nagrywać, to ja nie robię tych recenzji, a też nie będę robić danej marce antyreklamy, żeby powiedzieć, oho, to jest szajs, to mi się kompletnie nie sprawdziło, nie kupujcie tego, bo nie na tym to polega. No, ale wiadomo, że jak ktoś się mnie gdzieś tam zapyta, co sądzę o tym, bo widział ten ktoś, że to dostałam, no to wiadomo, że powiem, nie? No, także czułam potrzebę po prostu, żeby to jakoś wyjaśnić, bo nie chciałabym, żeby ktokolwiek odbierał mnie, że jestem nieszczera, nieuczciwa, że moje recenzje są tylko takie ochy i achy. No, ale tak jak mówię i tak już podkreślałam to nieraz pod filmikami, gdzie tam ktoś na ten temat jakoś poruszył, że ja po prostu jestem tak nauczona, że ja się z wszystkiego cieszę. Naprawdę, no takie coś wyniosłam z domu. Serio. Nie jestem jakaś nie wiadomo srancia pancia, która będzie stękać, że dajcie spokój, to jest krzywo ucięte i to mi się nie podoba. Dobra, kochani, kończę vloga dzisiaj już. Zacznę go za chwileczkę montować i jutro zobaczycie go na kanale. No i mam nadzieję, że dalej będziecie ze mną, że będziecie tutaj rośli w siłę razem ze mną, bo to w sumie dzięki wam istnieje ten kanał, i to dzięki wam, dzięki właśnie subskrypcjom jakieś tam firmy widzą, nie wiem, to może w jakichś rankingach jest i w ogóle w wyświetleniach, po prostu dane firmy gdzieś tam piszą, że zainteresował nas pani kanał i tak dalej, no to wiadomo, no. Dużo więcej współprac, propozycji współprac dostają takie osoby, takie kanały, które już mają troszkę tych subskrypcji. Ja nie uważam się za jakiś mega wielki kanał. Natomiast, no widzicie, nie robię nic na siłę. Jak mam czas, to nagrywam. Jak nie mam czasu, to nie nagrywam. Nie robię tak, żeby jechać po prostu na ilość moich filmików. Jak mam wenę, to nagrywam. No, a też przez ten ostatni czas wiem, że było mało filmików, vlogów było bardzo mało, jakichś holi było mało, dlatego że ja robiłam to szkolenie. Nie miałam czasu, po prostu robota była. No, nie miałam do tego głowy. A jeżeli chodzi teraz, to myślę, że będą się po prostu pojawiać już systematycznie jakieś tam hole, jakieś filmiki. W poniedziałek też jadę z moją szwagierką właśnie na ciuchy. Także na pewno będziecie mogły coś zobaczyć i mam nadzieję, że wszyscy będą happy, wszyscy będą szczęśliwi. Dobra, kończę, słuchajcie, kończę. Trzymajcie się, życzę wam udanego weekendu, bo filmik zobaczycie w sobotę, więc mam nadzieję, że weekend spędzicie bardzo pozytywnie. Piszcie w komentarzach, co robicie, jakie plany. Kurde, muszę sobie zrobić paznokcie, bo właśnie oskubałam tu trochę hybrydy. Dobra, trzymajcie się, buziaczki. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. No, no to pa.